witam Cię serdecznie i zapraszam na 30 minut treningu całego ciała. Dzisiaj wykorzystam krzesło. Jakiekolwiek krzesło, kawałek kanapy, które macie w domu, Ci się przyda. Zapraszam oczywiście do rozgrzewki. Pomału się rozgrzejemy marszem. Spokojnie, a teraz szerzej. Wysoko kolana, brzuch napięty. 4, 3, 2. Ramiona z góry w dół do kolana. Do prawego, do lewego. Pamiętaj, że jestem Twoim odbiciem lustrzanym. Przynajmniej teraz w tej części rozgrzewkowej. 4, 3, 2. Step touch. Szeroki krok od stawna do stawny, napięte brzuchy, chcemy troszeczkę się rozgrzać, chcemy rozgrzać też stawy, mięśnie i dołóż ramiona w górę, hop, 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 góra, wysoko, 4, 3, 2. Teraz troszkę niżej, tylko bokiem. Bok, bok. W zestawie ćwiczeń, które dla Was dzisiaj przewidziałam, będzie dużo napinania tyłu ud i pośladków. Troszkę planków. Dlatego jeszcze heel back. Przygotujemy się pod te ćwiczenia właśnie. Noga idzie do kąta prostego. Nie kopiemy się po pośladku. 4, 3, podwójny step touch, prawo, raz, dwa, naramienne, delikatnie są spięte, kiedy mamy je wzniesione, 4, 3 i ramiona wysoko w górę, w ten sposób podnosimy sobie tętno, jeszcze 4, 3, i na końcu będzie wznos, wznos, wznos. Jeszcze 4, 3, 2, 1. Super. Teraz zejdź do ćwierć przysiadu. Raz, dwa, raz, dwa. To jest ćwierć przysiad. Już czujemy bardziej pośladki. Nie jest to step touch. Raz, raz. Troszkę niżej jesteście na nogach. Biodra idą do tyłu. Zawiążę sznurówkę. Jeszcze raz przejdźcie. I dążymy to samo. W ćwierć przysiadzie. Wznos. 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 Spokojnie, do napięcia. Jeśli macie może w domu mini band, to ćwiczenie też można wykonać z gumą. Ostatni raz. I naprzemiennie. Dół. Dół, dotknij kostki. Dół. Hop. Dół. Hop. Teraz troszeczkę niżej schodzimy, czyli niżej niż ćwierć przysiad. Bardziej już pół przysiad. A nawet przysiad może być i tylko dotknięcie. Hop, hop. U góry za to napinasz pośladki, spinasz je. Zostań w dole, puls. 3, 2. Spięcie pośladku. Zobaczcie, jestem dość nisko, kolana rozpycham na zewnątrz. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Wdech. Ok, zostań w dole, pięty skieruj na zewnątrz i troszeczkę się rozciągnij. Przenieś ciężar ciała na jedną stronę, na drugą i jeszcze raz. Palce lekko zadarte, przenosisz ciężar ciała. W ten sposób przygotujemy się do pierwszego ćwiczenia, The Cossack Squat. Jesteśmy nisko,
Tu się rozciągamy, ale teraz już, zobaczcie, przechodzimy do przysiadu. Jedno nóż z napięciem pośladków przy powrocie. Czyli ten sam ruch, ale nie wykorzystuję siły rąk, tylko rozciągam pośladki. Siadam nisko. Był ćwierć przysiad, był pół przysiad. Teraz jest pełny przysiad. Jeszcze jedno nóż. Biodra do przodu. I troszkę szybciej. Najważniejszy element tego ćwiczenia to rozpoczęcie go od skierowania kolców biodrowych w tył. Potem odepchnięcie się stopą od podłoża, to ona mnie podnosi i na końcu spinam pośladki. Jeszcze zrób 4, zrób 3, zrób 2 i 1. Jak tak pięknie zaczęłyśmy nogi, wykorzystamy to krzesło, które dziś przygotowałam. Tym razem przysiad bułgarski. Jestem na przedniej nodze całym ciężarem i też pracuję odpychając się całą stopą. 8, 7, 6. Oczywiście problem jest z równowagą, więc muszę napiąć mięśnie brzucha. 3, 2 i 1. Zmienimy nogę. Oprzyjcie ją o cokolwiek. To nawet może być stolik kawowy. 8, 7. Pamiętaj, że ruch wychodzi z tej stopy. Kolano nie może iść za mocno do przodu. Mocno odpychasz się stopą od podłoża. 2 i 1. I dziś dużo ćwiczeń przygotowałam z krzesła. Oprzemy się również teraz jakby w planku, ale na krześle. Czyli obniżymy biodra, ciało do jednej linii. Już czuję, jak pracuje moje centrum. Robi mi się naprawdę ciepło, tak? W całym ciele. Brzuchy są napięte, pięty idą do tyłu. Zatrzymaj pozycję po prostu, ściągnij łopatki. Nic więcej nie rób. Oddychaj spokojnie. Powinnaś czuć pracę wszystkich mięśni. To wróćmy do wypadu bułgarskiego. I znów 8, 7, 6, 5. Tylko moje palce opierają się tak naprawdę o krzesło, o stół, o cokolwiek. Tak całym ciężarem jestem na tej przedniej nodze. Schodzę jak najniżej się uda i po 8 powtórzeniach zmieniamy stronę. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Wracamy do plank. Tym razem będziemy pracować samymi łopatkami. Zapadam się między łopatkami i odpycham. Zapadam, odpycham. Ja podejdę teraz troszkę bliżej. Chciałabym Wam pokazać. Zapadam, odpycham. Praca jest tylko w górnych plecach, górne plecy, między łopatkami. Zapadam, odpycham. To w żadnym momencie nie jest opuszczanie brzucha. Między łopatkami odepchnięcie. Między łopatkami odepchnięcie. Jeszcze 4. Jeszcze 3. Jeszcze 2. Ostatni. I po raz ostatni zrobimy wypad bułgarski. 8. 7. 6. 5, 4, 3, 2, 1 i druga noga. Nogi są ustawione równolegle, wtedy jest mi łatwiej
zachować równowagę. Ciężarem ciała jestem na przedniej nodze. Jeszcze 5. Jeszcze 4. Pamiętaj, że jak w kosach skład, tak samo tutaj odpychasz się całą stopą. I cudownie. I do tego chciałabym dołożyć 4 pompki chociaż. Czyli ta sama pozycja. Piękny plank. Ściągnięcie łopatek, pięty do tyłu. I zejście nisko. I góra. Pamiętaj, że to od ciebie zależy. Jak nisko schodzisz, na ile masz ochotę. Nawet jeśli to jest 5 cm. Ale twoje mięśnie pracują, to jest super. Ostatni raz. I przechodzimy do ćwiczeń na macie. Dalej wykorzystam sobie krzesło. Tym razem położę na nim pięty. I zaczniemy sobie od kilku brzuszków. Góra, góra. Tak łatwo wykorzystać jest przedmioty domowe. Spinaj brzuch. Pamiętaj, aby nie ciągnąć zbyt mocno głowy. Broda do mostka. I wydech. Wydech. I uwaga, druga wersja. Wyciągam ramiona. I ramiona idą do przodu. I wracam. Czyli ten ruch troszeczkę wykonam wolniej, ale za to mocniej dociskam plecy do maty. I wydech. I wydech. I wdech. I wydech. I wdech. I wydech. Raz jeszcze. Ostatni, tak? I super. I jak jestem w tej pozycji, to podnoszę biodra do góry, odpychając się oczywiście tylko piętami od mojego krzesła. I góra. I góra. I 8. I 7. 6. Pamiętaj, aby mocno zaciskać pośladki, kiedy idziesz do góry. Tutaj ważniejsze niż to uniesienie biodra jest właśnie zaciśnięcie pośladków, spięcie mięśni pośladkowych. I te ćwiczenia dwa za chwilkę do nas wrócą, ale jeszcze wstajemy. Dalej wykorzystuję krzesło. Jeśli nie masz krzesła z oparciem, oprzyj się o cokolwiek. Idzie noga w górę. Odwodzenie. W rozgrzewce przygotowałyśmy się do odwodzenia, więc teraz zróbmy dłuższą serię. 6, 7, 8, jeszcze 8. 7, spokojnie, 6, 5, 4, dzięki krzesłu jestem wyprostowana, podpieram się i teraz zobaczcie, dołożę sobie 3, 2, 1, zejście nisko, 3, 2, 1, idzie stopa do tyłu, opuszczam tułów wzdłuż krzesła, nie pochylam się do przodu, tylko schodzę nisko na nogach, tak? Angażuję w ten sposób też do pracy drugą nogę, tył, na której aktualnie stoję. Jeszcze 4. I dół. 3. I dół. 2. Mam nadzieję, że czujecie właśnie pośladek tej nogi, na której stoicie. Bo on się rozciąga, kiedy schodzimy w dół, dół, dół i spina, kiedy wchodzicie do góry. Zmieniamy sobie nogę, góra, 7, 6,
5, 4, 3, 2, 1 i 8, 7, 6. Krzesło jest takim super przedmiotem, który można wykorzystać w domu na wiele sposobów, do wielu właśnie ćwiczeń, zamiast ławeczki na siłowni. I uwaga, trójki. 2, 1. Pamiętaj, aby się nie przechylać i właśnie dzięki temu krzesłu się nie pochylamy, a schodzimy w dół na nogę poprzez zgięcie w stawie kolanowym, a nie poprzez pochylenie tułowia. 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, super, jeszcze będzie jedno powtórzenie, 3, 2, 1, i teraz uwaga, ustawiamy się w pozycji plie, czyli pięty razem, palce na zewnątrz, popatrzcie, jak w balecie. Schodzimy w dół i w górę. W dół i w górę. Pięty są uniesione, kolana się rozchodzą nisko, a my w górę idąc ściągamy pośladki. Oczywiście pamiętamy o tym, aby być wyprostowanymi, żeby czubek głowy ciągnął mocno w górę i zaciskamy pośladki idąc do góry. Jeszcze 8, jeszcze 7, 6, 5, 4, 3, 2 i 1. I cudownie. To co? Przed nami druga seria w leżeniu, więc krzesło ustawiam sobie równolegle do maty. Pięty idą na krzesło. Tam były dwa ćwiczenia. Uwaga, i łączymy je. Ramiona do przodu, napięcie brzuszka poprzez odepchnięcie piętami od krzesła, spięcie pośladków, powrót. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Tylko nie staraj się ćwiczyć zbyt szybko, aby żadnego ćwiczenia nie zgubić. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Ostatni raz. Zatrzymaj pozycję z napiętymi pośladkami, z wyciągniętymi ramionami. Wciągasz brzuch. I kilka pogłębień. Ramiona mocno wyciągasz do przodu. Wyobraź sobie, że tam jest coś, co chcesz dotknąć. Brzuch jest naprawdę skrócony. Czyli ten odcinek między tym punktem, antypunktem, gdzie są przyczepy mięśni brzucha, one, te dwa punkty są naprawdę blisko siebie. Ramiona wyciągnięte do przodu. I tylko. 4, 3, 2, dziękuję. Prawa noga na lewą. Idziemy. 8 na jednej nodze. 7, 6. Pamiętaj, że wcale nie musisz się spieszyć, bo to nie o to chodzi, tak? 2 i 1. Sobie troszeczkę poprawię ustawienie i oczywiście zmiana strony. Góra 8. 7, 6, 5, 4, powoli, dokładnie, z napięciem pośladków, tak żebyśmy też czuli przede wszystkim, jak pracuje tył naszego uda, mięśnie dwugłowe, mocno pracują. Ostatnie powtórzenie, wysoko biodra, ok, przyciągnij na chwilkę nogi, bioderka, chwyć na zewnątrz, happy baby. Pozycja z jogi.
czyli chwilkę rozciągniemy to, co żeśmy pomęczyły. Teraz chwycimy się za paluszki, wypchniemy pięty. Po pierwsze rozciągamy tył nóg, ale po drugie również rozluźniamy nasze plecy, które też pracowały w tamtym ćwiczeniu z nogami na stołku. Odpoczywamy, zapraszam, wstajemy ponownie i jeszcze jedna seria ćwiczeń stojąc. Ustawiam krzesło i znów w ten sposób nie będę się za mocno pochylać, a skoncentruję się na napinaniu pośladka. Tylko doprowadzam do spięcia. Góra, dół. Pamiętaj, aby ruch zatrzymać w momencie, gdy czujesz, że pośladek jest napięty. Tylko tyle. Uwaga, trójki. 3, 2, 1. Zejście dół, pamiętamy? 3, 2, 1. Zejście dół. 3, 2, 1. Op. 3, 2, 1. Dół. 3, 2, 1. Zmiana nogi. Góra. Bardzo nam pomaga w takich ćwiczeniach koncentracja. Tam, gdzie nie mamy obciążenia, warto się skupić na konkretnym mięśniu. Nasz mózg jest połączony z naszymi mięśniami. Jeśli się skupimy, to szybciej jesteśmy w stanie osiągnąć cel, szybciej jesteśmy w stanie poczuć te mięśnie, na których nam zależy w danym ćwiczeniu. Tutaj oczywiście spinam sam środek pośladka. I co? I uwaga. Trójki. 3, 2, 1. Dół. Pamiętaj, że klatka piersiowa idzie w dół równolegle do krzesła. 3, 2, 1. Dół. 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 Zróbmy jeszcze raz, ostatni raz. I po raz ostatni wejdźmy do ćwiczeń w pozycji leżącej. Ustawiamy pięty. Raz jeszcze na macie. Idziemy trójki. 3, 2, 1. Powrót. 3, 2, 1. Powrót. 3, 2, 1. Powrót. 3, 2. Ze skrętem tułowia. Góra. Skręt. Kolano. Powrót. Powrót. I zmiana. Raz. 2, 3, 4. Góra. Skręt. Powrót. Powrót. Góra. Najpierw dociskasz plecy, wciągasz brzuch i dopiero skręcasz. Raz, 2, 3, 4. 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 Jeszcze raz na każdą stronę. 4, raz. I została nam ostatnia kombinacja, czyli jesteśmy w tym samym ćwiczeniu, wyciskanie biodrami do góry z jedną nogą prostą. Jedziemy. 8, 7. Pamiętaj, że tutaj paluszki chcą mocno iść do sufitu. 5, 4. Długa noga. A oczywiście pracuje ta, która nas w tej chwili odpycha od krzesła. I zatrzymaj na momencik, wyciągnij się, poczuj, jak pracują twoje mięśnie, dwugłowe uda, do tego masz piękną, długą nogę, wyprostowaną, dociągnij ją sobie na zakończenie, łokcie rozchodzą się na zewnątrz, a ty ją przyciągasz do klatki piersiowej. I dziękuję. Krzesło mi tu odjeżdża. I to samo dokładnie na drugą stronę. Czyli 8, 7, 6, 5,
4, 3, wysoko 2 i 1. Wytrzymaj, wydłuż nogę, poczuj to piękne napięcie. Tutaj też pracują mięśnie grzbietu. Wysoko ciągniesz paluszkami, mocno do sufitu i cudownie. Brzuchy. 8, 7, 6, 5, 4 tylko, 3, 2, zatrzymanie w górze, zatrzymanie, wysoko, brzuch jest napięty, to może jeszcze wyciągnijmy ramiona i przez chwilkę znów pokołyszemy, wyobrażamy sobie, że chcemy dotknąć krzesła. Sięgamy, sięgamy do krzesła. Wciągaj pępek. Jesteś bardzo, bardzo blisko krzesła. 4, 3, 2. Dziękuję. Zamachem. Poprzez zakołysanie się wstajemy. I uwaga, jeszcze ćwiczenie na grzbiet. Jak już to krzesło mamy, to je wykorzystam. Opieram się brzuszkiem na grzbiet, czyli nasze dolne plecy. Głowa idzie do dołu, połóżcie się wygodnie. Chcemy napinać te mięśnie tutaj, w tej dolnej partii pleców. Więc poszukajcie tej pozycji. Tak jak mówiłam, mięśnie są połączone z mózgiem, mózg z mięśniami. Opuszczam w dół głowę, ręce na kark. Podnoszę się do góry. Czuję, że plecy się spinają. Tak, 8. 7. Ściągam łokcie. 6, 5, 4, 3, 2, spięcie, wyciągnę ramiona do boku. Takie zwykłe utrzymanie, równoważne, ale właśnie przy tym pracują nasze mięśnie grzbietu. Ramiona szeroko, rozpostarte. Nie używam do tego za mocno pośladków. Jeszcze. Bo teraz przesunę sobie krzesło dalej. Lub ja na krześle. I wykorzystam je do spinania na koniec pośladków. Czyli unoszę nogi tym razem przez napięcie pośladków. Góra, dół. Góra, dół. Oczywiście pracuje mięśnie grzbietu, ale ruch jest wykonywany przez spięcie pośladków. Góra, dół. Nie obciążam zbyt mocno moich dłoni, nadgarstków. Góra, dół. Góra, dół. Zatrzymaj w górze, rozszerz nogi, połącz, opuść. To jest nasze ostatnie ćwiczenie. Napięcie pośladków, rozszerzenie nóg, połączenie z powrotem i dół. Góra, rozszerzenie, łączymy piętami. Troszkę jak mamy w Pilates takie ćwiczenie heel beats, nazywamy je, czyli ściągam pięty, opuszczam. Podniesienie, rozszerzenie, połączenie, ściągam pięty, opuszczam. Podniesienie, rozszerzenie, ściągam pięty, opuszczam. Ostatni raz, napnij pośladki, zatrzymaj i jeśli twoje plecy popracowały, napięły się, zostań w tej pozycji, kompletnie rozluźniona. Chcę w ten sposób rozciągnąć plecy, niech one, niech kręgosłup będzie w maksymalnie wydłużonej pozycji. Rozciągam plecki. Od tego zacznę, tak? Ale ponieważ dzisiaj było dość dużo na tył naszych nóg, zatrzymamy się też. Uwaga, proste ramiona, plecy, proste. Klatka piersiowa schodzi w dół. Jakbym chciała docisnąć klatkę piersiową do maty. Oczywiście czuję rozciąganie tyłu ud, czuję rozciąganie pośladków. Dociskam klatkę piersiową do maty. Spokojny wdech i wydech.
powolutku górę. Na koniec opieramy sobie kolano na krześle. Dociągamy pośladek dociągamy piętę do pośladka. Rozciągamy przód naszego uda. Wypychamy delikatnie biodro do przodu. I dokładnie robimy to samo na drugą stronę. Oczywiście, jeśli znacie ćwiczenie, wcale nie musicie już teraz używać tutaj krzesła. Biodro idzie do przodu, łopatka ściągnięta, bark otwarty. No i cudownie! W 30 minut zdążyłyśmy poćwiczyć wszystkie mięśnie. Nie tylko brzuszek, nogi, ale też ramiona, nasze centrum, plecy. Cudownie. Cudownie, że ze mną jesteście. Bardzo Wam dziękuję i oczywiście zapraszam do częstszego ćwiczenia i do subskrypcji mojego kanału.